generacyjne zostały wyniesione. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania punktu węgla, żeby Pan mam proszę podnieść. Druku numer 9. Druk numer 9 dotyczy w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Projekt Komisji Infrastruktury. Proszę bardzo Panią Przewodniczącą. Komisja podjęła uchwałę dotyczącą w sprawie listy zadań priorytetowych na 2013 rok i ZIKiT wystąpił do nas z wnioskiem o przeznaczenie 30 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stanowiska dla przewoźnych pomp w Szydowie Rącznej. Jest to bardzo ważna sprawa z uwagi na teren zalewowy i w razie, że tak powiem, powodzi, trzeba korzystać z tych pomp a przede wszystkim najpierw je postawić w ropie. No i właśnie komisja dopisuje się nowe zadanie do zadań priorytetowych na budowę stanowiska dla przewoźnych pomp przy Rowie Rączka w kwocie 30 tysięcy złotych. Ja może uzupełnię sprawę. W odgłosie takie krótkie spotkanie pana dyrektora Cebuli z panem Kłękiem, który zajmuje się odwodnieniami. I powstał temat, że w tym roku zaproponowane w budżecie miasta jest stanowisko pompowe na rowie Gońkówka. To jest tam, gdzie zrobiliśmy drogę dojazdową 2 lata temu. Miasto będzie ze swoich środków budować stanowisko pompowe. Natomiast problem jest na rowie Rączna. Droga dojazdowa do tego roku ma być poprowadzona przez zaprojektowaną ulicę Roczną, dojście do rowu, to, które finansuje teraz wspólnota paskiskowa. I wzdłuż rowu ma być doprojektowane i wybudowane stanowisko pompowe. Analizowane analizowane były różne drogi dojścia, jest problem z działkami prywatnymi. Ci, którzy znają sytuację w tamtym rejonie, zresztą tamten rejon jest, mieszka pani radna Rada, myślę, że się może w tej sprawie wypowiedzieć. Były dwie możliwości sfinansowania tej rzeczy, albo z zadań powierzonych, albo z rezerwy. Zaproponowałem komisję rezerwy, bo nie jest to trudne zarządu. I tyle. No, otwieram dyskusję. Tak, mam pytanie. Rozumiem, że pan dokumentacja również obejmuje drogę dojazdową. Drogę dojazdową. I powinno się dopisać tutaj drogę dojazdową po prostu. No właśnie, bo to jest... No, ale to wiem, to wiem. W ogóle cena jest... Dobre. To jest wniosek jest jaki dzień. Cena jest trochę tak szczerze. Tu można, jeżeli ktoś z Państwa pisze poprawkę, a prosiłbym, żeby tą poprawkę dopisać, że na wniosek z CIPiT-u wraz z drogą dojazdową. Stanowisko do pompowych wraz z drogą dojazdową. To jest projekt. Realizacja ma być w przyszłym roku, to co mówił CIPiT, mają zawnioskować do budżetu miasta Krakowa o sfinansowanie realizacji tego odcinka. W ten sposób, proszę Państwa, byłoby najbardziej niepraktyczne, to jest rejon pętli autobusowej. To jest, że tak powiem, najniższe miejsce w dzielnicy, końcówka rowu, gdzie notorycznie przy dużych upadach deszczu, przy zamkniętych klapach na Wiśle
zatapiane, podtapiane są budynki, drogi. To w ogóle nie chodzi o zwykłe podtopienia, tylko chodzi o kanalizację. Czy no przy podtopieniu zalewana jest kanalizacja sanitarna? Efekt jest taki, że ani nie działa już kanalizacja sanitarna, ani nie działa wtedy kanalizacja, ani nie ma kanalizacji, nie ma to wszystko się miesza. Poziom wody na drogi jest wyższy. Państwu przeczytam jeszcze, jeśli można. Ja Państwu przeczytam pismo z ekipu. W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w środku naszego zarządu z przewodniczącym dzielnicy na 13. W mojej skromnej osobie, Państwa imieniu, dział utrzymania odwodnienia zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stanowiska dla przewoźnych motopów Środowie Roczne, Brenie Pętli, ulica Brobera, wysokości 30 tysięcy złotych. To oczywiście było pytanie, czy mamy pieniądze. Proszę się zwrócić na piśmie do rady, żebyśmy się mogli pochylić nad tą sprawą. Dlatego, że jeden ruch byłby załatwiony ze stanowiskiem pompowym, to co mówiłem na rynkach, a drugi miałby jakąś perspektywę, a ta perspektywa jakby się przybliżyła. Będziemy się wtedy starać, że pani radna nam w tym pomoże, żeby w przyszłorocznym budżecie znalazło się stanowisko pompowe i droga dojazdowa do Pętli, znaczy do Rogu Roczna przy ulicy Roczna. Jak się robi? Bo ruch jest Roczna, a ulica jest Rozera. Chyba że drogi jest czasem będzie. Tak. Ja myślę, że jak będzie objazd, to też pokażemy pani radnej, gdzie to jest. Dokładnie. Coś ma... Tam się drogi zapraca. Tam mieszka. Na wniosek z ekipu. Jak jest podróż, to powiem, czy na początku, że jest to wniosek? Bardzo zrobiłbyśmy to. Brzmi, Proszę Państwa, tak jak wnioskowała, że akurat bez dyskusji. Można? W związku z tym chodzi o to, że zawnioskował Ziki, żeby się znalazło w tekście również, że na opracowanie dokumentacji projektowej albo do podstawy prawnej, żeby w związku z wnioskiem z KIT-u, dlatego że ważne jest, żeby nie wpisywać, za gdy się okaże, że droga będzie kosztować 300-400 tysięcy, żeby nie trzeba było, że ktoś to nie przyjmie do realizacji, bo trzeba będzie do WPF-u dodawać. Chodzi o to, że... Nie, no ja tylko pytam, czy opracowanie... Ale piszemy, proszę Państwa, piszemy to że na podstawie, do podstawy prawnej, to piszemy z KIT-u. Bo ja rozumiem, że opracowanie dokumentacji projektowej to łącznie ta dokumentacja projektowa również dotyczy drogi dojazdowej. Tak. Bo ja sobie nie wyobrażam, że mamy tę drogę dojazdową, to ta dokumentacja na 30 tysięcy to jest gdzieś hejsy. Dużo. Oczywiście. 400 tysięcy, za 250 tysięcy złotych projektant robi projekt od ulicy Śliwiaka do ten ładnych... Ale ja tego nie wnioskowałem. Nie, okej. Tylko chodzi mi o to, żeby potem, żeby też było na tej zasadzie, że zwykli puści do dobrej ręki. Że da to komuś za 30 tysięcy, bo pójdzie za 25 tysięcy złotych, zrobili. Tam jest, bo jeżeli to od tego układu, który obejmuje Brobera, to Brobera, która jest projektowana, dochodzi do Rogu Roczna. Proszę Państwa, moja rola była taka, że przekazałem numer dokumentacji i pozwolenia, które się toczy, bo było ostatnio pozwolenie, decyzja środowiskowa z wykazami działek i nazwą zadania i wyciągnięto sobie z KIT-u dokumentację, którą robi spółka paskowska. I od tej końcówki, która ma dochodzić do roku, ulicy Brobera, bo tam dochodzi, ci, którzy wiedzą, o czym mówię, dochodzi do samego robienia Brobera, ma być odejście drogi wraz ze stanowiskami, ze stanowiskiem pompowym. A nie dochodzi do roku. Ma dochodzić do roku nowym rzekie w ulicy Brobera, koleżanko. Nie robi o projekcie, nie robi spółka paskowska, tylko robi Ziki. Finansuje to. Ona narysuje spółka, no nie, no bo to trochę jest inne brzmienie, bo to tam sobie temat nie wymyśliła sobie spółka paskowska, tylko spółka paskowska weszła w partnerstwo i finansuje to w całości. Natomiast dokumentacja, przetarg, odbiory tych dokumentów, wszystko jest realizowane przez Ziki. Myśmy chyba na ten temat już to mówili, że
przeznaczyli środki na to, że realizują zadanie własne gminy, po to, żeby przyspieszyć realizację. Panie Wolku, proszę. Panie Przewodniczący, ja do tego zadania nie mam też, nie mam też nie dojrzeć. Mówiła pan, że środki finansowe będą ze zero. Prawda? Tak, ja robię GP. I intencją przy podziale środków to by było w rezerwie 60 tysięcy. 55. Nie będzie 50 na przedszkole, ale 11. Szanowni Państwo, no to nie może być tak, że głosowałem z pełną świadomością, że w razie czego pozostałe środki będą na przedszkole 11, a teraz jeszcze się dobrze nie zaczęło i się okazuje, że to przedszkole 11 nie dostanie tych 50 tysięcy, bo już 30 ktoś weźmie, to po pierwsze. A po drugie, no jak już tak rozmawiamy, no wychodzą różne rzeczy i w edukacji, i z wentylacją, i z edukacją, i z placówką. Ja nie wiem, czy te pieniądze z rezerwy tam już od razu należy brać i rozpocząć do końca. I tyle bym miał do powiedzenia. Z pełną świadomością głosowałem przy zadaniach projektowych i przy różnych tych, co były wprowadzane, że 50 tysięcy zostaje na przedszkole 11. I tego ja jako radny z pełną świadomością się trzymam. I byłem, i myślałem, że to jest dżentelmeńska umowa, że te 50 tysięcy pójdzie w szkole 11. Bo było powiedziane, nie wiadomo jeszcze na co, dokładnie nie jest precyzowane. Prawda. I jest to prawda. Ja dlatego chciałbym po prostu powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego w takim układzie, no, te pieniądze nie leżą do szkole 11? Nie są już tam potrzebne. I na tym bym zakończył swoją dyskusję. Pani Basia, proszę Państwa. Wtedy jak mówiliśmy o tej rezerwie, to ja zabierałam głos i uważałam, że jeżeli to jest inwestycja gminna, wynosząca realizacja będzie kosztować około 3 milionów złotych, to dodawanie przez dzielnicę jakichkolwiek pieniędzy do inwestycji gminnej i jest no, jakimś nieporozumieniem, dlatego powiedzmy to poszło do rezerwy, bo mówiłam, że owszem, moglibyśmy dołożyć do przedszkola, ale nie do inwestycji, do budowlanki, tylko na przykład, żeby był jakiś ślad, że my mamy jakiś wkład do tego, żeby na przykład na wyposażenie tego przedszkola. Bo naprawdę tą inwestycję nie uratuje sprawa 50 czy 30 tysięcy złotych. No i uważam, że to nie jest w porządku, bo dla takiej inwestycji... No a poza tym, co to jest te 30 tysięcy w stosunku do inwestycji 3 milionów? To jest na rozkosz. A jak my na przykład kupimy wyposażenie, to przynajmniej w gazecie u nas napiszą. Ja myślę, że to będzie potrzebne napisać. Proszę Państwa, a jak chodzi o te pompy, no to najpierw fundowaliśmy te pompy i co? I teraz nie zrobimy, nie dokończymy tej inwestycji, tylko będzie stało w magazynie pompy. No. Panie Bogu, no pan jest, ale to nie mówimy za te pompy, tylko miejsce, stanowisko pompy. No tak, no ale żeby były użytkowane, to muszą mieć stanowisko. Tak jest. A pan Wiesiek, proszę bardzo. Panie Bogu, już pan nam mówiła o pompach. Pompy miały być na uchwała jeszcze z poprzedniej kadencji, była i tak dalej, w ostatnim dwa roku, jeżeli chodzi o te... Mówi pan o tym pompie, co miałam dość na straży, tak? Pompa jest na magazynie przeciwpowodziowym. I panie przewodniczący, tam ma pan powinna być zgodnie z uchwałą jednostka, a nie ma mowy o tym, żeby nagle uchwała została złamana i pompy, które były kupione z myślą o straży, proszę zrobić się odniesienie, panie Bogu. Dobrze. Nie chciałbym o sprawdzenie, gdzie jest to ma być dostarczy, czyli gromadzkie, czy nie korzysta. Może powstała jakaś lotnicza straż pożarna. Powstała. O widzicie, no to ale się zrobimy. Ale panie Bogu, jak pan zacznie zadawać pytania rosną, to panu to na przyszłość. Proszę bardzo, czy trzeba ogłosić jakąś przerwę, żeby... Pan Wiesiek miał teraz. No właśnie to chciałem powiedzieć dokładnie to, co pani Basia
Ona już powiedziała właśnie wszystko, zawarła plus sprawy w tym, co powiedziała. Natomiast do pana Borka. Panie Borku, kupiliśmy te pompy. Nieprawda, bo w gazecie jest napisane, że to pytanie. Panie Wieśko, czy pan jeszcze chce dokończyć? Panie Wolku, niech się pan wiadomo, no bo nie ma co tu dojść. Nie wzbudza, nie poczekaj. Proszę. Wkrótce tylko właściwie do pana Wolka, że wkrótce. Panie Wolku, chodzi tak naprawdę o to, żeby te pompy można było wykorzystać. Żeby pan mógł, nie pan osobiście, żeby ta straż, u której ta pompa jest składowana, mogli dojechać do tego miejsca, gdzie trzeba ją pomóc i tak naprawdę je wypompować. Żeby te pompy, na które pan dał pieniądze, żeby pan bo nikt nie miał w mieszkaniu takiego czegoś. Ludzie zrywali wszystko, więc nie wiesz, co to znaczy mieć... Uchwała jest dla dzielnicy 13. Ja bym chciał i wcale uczyć. Moi drodzy, bardzo proszę spokój. Proszę, nie rozumiem, to jest tylko stanowisko, gdzie będzie można... Żeby mogli dojechać, bo nie ma pojazdu. Pan Bolek dokładnie rozumie. Oczywiście. Pan Bolek tylko chce zagaić temat, żeby... Tak, to proszę. Proszę Państwa, padło tu parę nieścisłości, które od razu chciałem wyprostować. Po pierwsze, żadna pompa nie jest w żadnej straży. Jeśli będzie, to będzie wypożyczona, czyli będzie miejsce stacjonowania. Pompa została zakupiona ze środków dzielnicy poprzez, dokładnie ze środków budżetu miasta, będących w dyspozycji dzielnicy poprzez ZIKI i znajduje się, proszę Państwa, w magazynie przeciwpowodziowym w ZIKicie ulicy Zatory. Stoi tam, dokładnie dwie pompy. Pana przytakuje głowę wziął? Proszę Państwa, te pompy widzieliście, są oznaczone jako dzielnica 13. Powiem więcej. Dysponuje tymi pompami, Pani Renato, bardzo proszę, dysponuje tymi pompami nie przewodniczący dzielnicy, nie komendant straży, tylko Centrum Zarządzania Kryzysowego podległe prezydentowi miasta, bo to są pompy do dyspozycji miasta. Oby te pompy nigdy nie trzeba było używać, bo wtedy jest najlepsze rozwiązanie, bo wtedy znaczy, że działa system inny zabezpieczający. Natomiast, żeby mogła pompa dużej wydajności spełnić swój charakter, żeby można było, dlatego że jest dużej wydajności, bo jest dużo. I kwestia dojechania do roku, można było tylko donieść pompy przenośne, czyli w rękach. Natomiast to są pompy przewoźne. I to, co powiedziałem, na Rybitwach zrobiliśmy drogę, bo była działka gminna i ZIKI ma w projekcie i będzie robił drogę, znaczy stanowisko pompowe, na którym stoi pompa jedna albo dwie. Jest, proszę Państwa, stanowisko pompowe nie jest połączone wyłącznie z miejscem wybetonowanym albo utwardzonym z pochylnią, żeby można było węże zabrać, ale jest również, proszę Państwa, na wale są zrobione schodki, żeby można było wyjść na drugą stronę. Wyłożone jest korytkami po drugiej stronie, żeby woda wypływająca z pompy nie podmywała wału z drugiej strony. W związku z tym to nie jest tylko stanowisko pompowe, to nie jest tylko kawałek 10 metrów utwardzonych czy 20, żeby tylko coś dojechało. To jest cały system, który powoduje to, że tam, żeby nie zamulało, że jak bierze sarnę, wąż, wodę, żeby nie zamulało, nie brało to z błotem, ze śmieciami, tylko jest utwardzone jest dno, jest również miejsce wylewowe, proszę Państwa, przepraszam, jest miejsce również wylewowe poza przez utwardzenie wału od strony rzeki.
Kończąc tą sprawę, chciałem od razu powiedzieć, jeśli chodzi o inwestycje ulicy, znaczy, przepraszam, ulicy, przedszkola numer 11. Jest, proszę Państwa, na internecie ogłoszony przetarg, ZEO go ogłosiło, czekamy na wyłonienie firmy, ustalony jest zakres. Pan Adam mówi, że rozbuchana inwestycja. Nie wiem, co w niej jest, Panie Adamie, rozbuchane, bo nic się takiego nie dopatrzyłem. Natomiast zostały wykorzystane w ten sposób, że przy remoncie kapitalnym dachu, bo cała więźba dachowa została wymieniona z koszyciem, czyli dachówka i więźba, zostało podniesione o metr do góry po to, żeby można było wykorzystać poddasze. Jeśli chodzi o koszty wykorzystania poddasza, a koszty budowy nowego budynku, to się ma 1:3, a i tak trzeba było wykorzystać. Znaczy i tak trzeba było zrobić, wymienić. W związku z czym dach zostaje ten sam, bo też by został wymieniony i zostaje wykorzystany, powstaje nowy krześciusak. Proszę Państwa, to przedszkole. Proszę Państwa, ale odpowiadam, klimatyzacja w przedszkolu jest powodowana wyłącznie. Słowo klimatyzacja jest dużym pojęciem, bo też ta sprawa przez nas, bo ja nie odbierałem, ani chyba Pani Jacek, nie odbieraliśmy dokumentacji, tylko odbierał zero. Nie ma tam, proszę Państwa, klimatyzacji w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko jest ciepły w nawie powietrza, bo wymuszony u góry jest na poddaszu i na dole jest wymuszony obieg powietrza. W związku z tym jest po prostu wentylacja. A żeby nie było, że w zimie wrzuca się zimne powietrze z zewnątrz, one jest ogrzewane przez nagrzewnicę, a w lecie jest schładzane. Ale to nie jest pewnego typu, że są klimatyzowane pomieszczenia. Jest albo ogrzewane, albo schładzane powietrze, żeby nie było po prostu, tej samej powietrze nie było, jest wymuszona wentylacja. Chciałem powiedzieć, że to jest ile Jacek kosztują te coś około 300 albo 400 tysięcy na całość, jeżeli chodzi o wentylację. Bo to jest wentylacja wymuszona, ale jak jest potrzebna później do utrzymania tego, ile będzie kosztowało? A to takie rzeczy. A, drugie. Proszę Państwa, ale myśmy nie byli ze sobą konsultacjami projektem. Nie, ale było pytanie, Pani Adamie, to proszę Pana. Ja może odpowiem tak, że pewne dane były weryfikowane w ostatnim momencie i z jakichś tam niebotycznych, nie wiem, rozumiem, że Pana jakąś wiedzę, która padała w jakimś tam okresie czasu, że duża ilość energii, ono się okazało, zostało to przeliczone i wszystko jest w normach. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą klimatyzację, to jest klimatyzacja z wentylacją, zwrócono się również do projektanta, czy istnieje możliwość zamiany tego na inny sposób, wentylowania. Więc projektant powiedział, że oczywiście jeżeli inwestor wyrazi, będzie składał duże naciski, to można to zmienić, natomiast nie będzie to tańsze, natomiast to jest, wstrzymałoby to, proszę Państwa, całą inwestycję, trzeba występować o zrobienie nowego projektu i koszt zrobienia nowego projektu po zmiany wyszedłby dokładnie na zero, jeżeli chodzi o te elementy. Ja mam metodę. Ja myślę, proszę Państwa, że tak jak wypadają głosy, nie jest to temat dyskusji na tą chwilę. Myślę, że jeżeli jest takie duże zainteresowanie tym tematem, myślę, że Pan Przewodniczący może na najbliższej sesji zrobić jeden ten punkt informacyjny. Myślę, że będziemy już po przetargu, podanie, jaka wyszła kwota przetargu, co jest w zakresie przetargu. Zresztą co jest w zakresie, to Państwo możecie na swoim internetowej, ponieważ nie wszyscy może mają dostęp czy możliwości. Można taką informację. Proszę Państwa, jak będzie zainteresowanie, bo ja się nie czuję do końca kompetentny w mówieniu na temat inwestycji, bo ani nie projektowałem, ani nie konsultowano projektu ze mną, ani do końca nie wiem, co jest w tym projekcie. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, zaprosimy ZERO, Pana Kierownika Marcisza, opowie Wam Państwo o tym, jak macie jakieś zapytania, wątpliwości techniczne, bo nie chciałbym jakichś nieprecyzyjnych informacji podawać. Proszę. Jedna kwestia. Nie możemy mówić, że nie wiemy, co jest w projekcie, że nie był konsultowany. Projekt jest przedstawiony Rada tej kadencji i Rada go opiniowała. I każdy, większość z Państwa, którzy
tutaj też zasiadają, byli się w tamtej kadencji, więc też myślę, że no, ale proszę, mówicie o szczegółach, ale proszę Państwa, my nie mówimy o brzydę, my nie mówimy ile powstanie oddziałów u góry, my mówimy już o szczegółach technicznych, ile na przykład prądu zużywa poszczególny element, czy jakie będzie zużycie prądu, ile będzie kosztować utrzymanie, bo tego na przykład nie wiem. Wiesz, ile będzie kosztować? Nie wiem, no. Głosujemy, proszę Państwa. Poprawka. Dopisać wraz z drogami dojazdowymi. Wraz z drogą dojazdową. Głosujemy poprawkę. Ktoś jeszcze jaką poprawkę się pisze? Nie. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki pana Jaska Bednarza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka za przyjęciem. Głosujemy całą uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką? Druk numer 9. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11. 17 za, 0 przeciw, 1 przyjmująca. Uchwała została przyjęta.